Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z nowym rektorem. Chciałbym sprawić, aby ten uniwersytet był uniwersytetem rozpoznawalnym w Polsce. Taka jest misja uniwersytetu, aby otworzyć się na świat, otworzyć się na region. Przygotowania do rozbudowy Filharmonii Pomorskiej. Trzeba będzie zachować wszystkie walory konserwatorskie. Mam nadzieję, że nie zmieni się akustyka, która przecież należy do najlepszych w Europie. Finansowanie inwestycji pod znakiem zapytania. Twarzą w twarz z wampirką. Otrzymałem maila z opisem tego odkrycia. Nie miałem pojęcia, jak jest ono wyjątkowe. Szwedzki rzeźbiarz i archeolog zrekonstruuje wizerunek kobiety z cmentarzyska w Pniu. To była osoba, która musiała pochodzić z wyższych warstw społecznych. Minęła 18.30. Monika Buzalska, dobry wieczór i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. A zaczynamy od zmian na bydgoskiej uczelni. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma nowego rektora. Został nim profesor doktor habilitowany Bernard Mędlik. O głosy niemal 120-osobowego kolegium elektorów walczyło 3 kandydatów. Kadencja obecnego rektora, profesora Jacka Woźnego, kończy się 31 sierpnia. To jedyne zdjęcia z wyboru nowego rektora Bydgoskiego Uniwersytetu. Głosowanie odbywało się przy drzwiach zamkniętych. Po 2 turach większością głosów elektorzy wybrali profesora Bernarda Mędlika. Z wykształcenia jest dyrygentem. Wie, jak poprowadzić wielkie formy wokalno-instrumentalne. Teraz przekonał pracowników uczelni, że będzie wiedział, jak nią najlepiej pokierować. Z uczelnią jest związany zawodowo od ponad 30 lat. Ja chciałbym z moimi kolegami i koleżankami sprawić, aby ten uniwersytet był uniwersytetem rozpoznawalnym w Polsce, współpracującym z wszelkimi możliwymi instytucjami w naszym mieście, w regionie. Nowy rektor zacznie pracę we wrześniu od audytu finansowego i przeglądu budynku. W planach jest oczywiście rozwój uczelni, w tym tworzenie nowych kierunków studiów, w których dominuje język angielski. Nie posiadamy żadnego kierunku w języku angielskim. To jest kluczowe, aby uniwersytet był doceniany, rozpoznawalny. Przez ostatnie 8 lat uczelnią kierował profesor Jacek Woźny. Mówi, że przekazuje władzę rektorską nad silnym uniwersytetem. Jeśli chodzi o uprawnienia doktoryzowania i wszelkie uprawnienia naukowe, to przynajmniej podwoiliśmy tą liczbę. Także to naprawdę w granicach możliwości uczelni to nastąpiło. Podwoiliśmy praktycznie liczbę jednostek, wydziałów, instytutów. Kilka budynków udało się wyremontować. Powstały też nowe kierunki, takie jak sinologia, skandynawistyka, prawo czy dietetyka. 8 lat temu ich nie było. Uniwersytet chce dalej wzmacniać swoje kontakty z biznesem. W dalszym ciągu ma o to dbać profesor Marek Macko, który będzie pełnił funkcję prorektora także w nowej kadencji. Ten rozwój daje niesamowite wyniki, możliwości i ta współpraca jest niezwykle ożywiona. Co roku studia na bydgoskiej uczelni rozpoczyna około 3000 osób. Obecnie to około 7000 studentów. Druga sala koncertowa, podziemne parkingi, garderoby dla artystów i ułatwienia dla melomanów. To wszystko znajdzie się w rozbudowanym gmachu Filharmonii Pomorskiej. Dziś podpisano umowę z inżynierem kontraktu, który będzie czuwać nad przebiegiem prac. Przebudowa gmachu Filharmonii ma kosztować niemal 400 milionów złotych. Ciągle nie wiadomo jednak, skąd mają pochodzić pieniądze na realizację projektu. Sala koncertowa na 350 osób wraz z całym zapleczem będzie znajdowała się 2 piętra poniżej powierzchni gruntu, pod placem głównym. Pojawią się nowe przestrzenie dla muzyków. Od strony ulicy Kołontaja powstanie także nowy budynek dla administracji. Teraz brakuje pomieszczeń dla pracowników. Powierzchnia całego nowego obiektu będzie miała 16 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaną parkingi podziemne dla melomanów i dla muzyków. Budynki będą skomunikowane na wszystkich poziomach. Według inżyniera kontraktu najtrudniejsza będzie modernizacja już istniejącego budynku. Trzeba będzie zachować wszystkie walory konserwatorskie tego obiektu. Wszystkie prace będą musiały być wykonywane z należytą starannością, prawdopodobnie opieką również ze strony konserwatora zabytków. Obecna sala kameralna też będzie przebudowana, dzięki czemu powstanie wielofunkcyjna przestrzeń dla organizacji różnych wydarzeń. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. On, to również mam taką nadzieję, otrzyma wystrój projektowany pierwotnie w latach 50. Wystrój nawiązujący do stylu Art Deco. Ale mam nadzieję, że nie zmieni się akustyka, która przecież należy do najlepszych w Europie.
W maju 2020 roku pracownia z Krakowa wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku Filharmonii. Powstał projekt, a niedługo zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Kontrolę nad jej realizacją będzie sprawowała warszawska firma, która czuwa także nad budową nowego obiektu Bydgoskiej Akademii Muzycznej. W Filharmonii podpisano właśnie umowę z inżynierem kontraktu. To będzie duże przedsięwzięcie. Daje nam wszystkim poczucie wielkiej satysfakcji i dumy. Prace przygotowawcze potrzebne do rozpoczęcia inwestycji kosztowały 20 milionów złotych. Pochodzą z kasy województwa kujawsko-pomorskiego. I przy tych częstych rozmowach na temat środków, na temat tego, skąd wziąć pieniądze na budowę, chcę Państwu powiedzieć, że te dyskusje, te rozważania nawet na chwilę nie przerwały procesu budowlanego tej instytucji. Problemem wciąż jest główne źródło finansowania inwestycji. Wsparciem miał być program FENIKS, to pieniądze z KPO. Jednak progiem finansowym korzystania z programu jest 50 milionów złotych. Tymczasem przebudowa Bydgoskiej Filharmonii pochłonie 400 milionów. Dlatego zarząd województwa nie wyklucza podjęcia starań o sfinansowanie przynajmniej części prac budowlanych z tego programu. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Wojewoda ma zastrzeżenia do stawek opłat za działki użyczone przez Skarb Państwa Zgromadzeniu Redemptorystów w Toruniu. Zdaniem Michała Sztybla nie zostały zaktualizowane, co może narażać budżet państwa na straty. Wojewoda zlecił kontrolę w Urzędzie Miasta Torunia. Urzędnicy przekonują, że działają zgodnie z przepisami, a aktualizacja wejdzie w życie w tym roku. To działki, na których znajduje się otwarte w ubiegłym roku Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Tereny, na których znajduje się budynek, stanowią własność Skarbu Państwa. W 2017 roku przekazał je redemptorystom w użytkowanie wieczyste ówczesny wojewoda. W późniejszym czasie w ramach darowizny działki nabyła Fundacja Lux Veritatis. Od 7 lat nie była aktualizowana ich wartość, a od tej wartości wylicza się opłatę coroczną, którą należy płacić za użytkowanie wieczyste. Im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższa opłata. W tej chwili to ponad 5,5 tysiąca złotych za jedną z działek i nieco ponad 200 zł za drugą. Zdaniem wojewody kujawsko-pomorskiego brak aktualizacji stawek opłat mógł narazić Skarb Państwa na straty. Michał Sztybel zlecił więc kontrolę w toruńskim urzędzie i wezwał miasto do zaktualizowania stawek zgodnie z wartością działek. Urzędnicy przekonują, że działają zgodnie z przepisami. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dokonujemy aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, a zgodnie z zaleceniami wojewody nie rzadziej niż na lat 6. W ubiegłym roku zaplanowano aktualizację wartości nieruchomości, a nowa stawka opłaty rocznej będzie obowiązywała od tego roku. Toruń, Agata Chyłka-Wnuk. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Wstęp na studia. Rywalizacja o indeks dla rolnika na Politechnice Bydgoskiej. Las nie dla łosia, czyli zwierzę w centrum miasta. Bydgoska prokuratura przedstawiła zarzuty byłemu prezesowi szwajcarskiej spółki Orlenu. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym nadużyć podatkowych w latach 2008-2013 i nie dotyczy działalności w koncernie. Mężczyznę poszukiwanego listem gończym zatrzymano w lutym. Został zwolniony z aresztu. Chodzi tutaj głównie o sporządzanie fikcyjnej, nierzetelnej dokumentacji podatkowej związanej z rzekomym obrotem różnego rodzaju towarami i doprowadzaniem do nadużyć podatkowych. Chodzi tutaj o przedkładanie w urzędach skarbowych nierzetelnych deklaracji podatkowych w celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT, jak również narażania podatku na uszczuplenie. I zmieniamy temat. Wymiana oświadczeń między kandydatami na urząd prezydenta Inowrocławia. Zarzucają sobie stosowanie języka wykluczenia i nienawiści. Wojciech Piniewski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Inowrocławia, oczekuje wyjaśnień od swojego kontrkandydata. Chodzi o słowa Arkadiusza Fajoka na temat wykluczenia z lokalnej społeczności przedstawicieli obecnego obozu władzy. Zapraszam do debaty, chcemy rozmawiać, gotowi jesteśmy w Radzie Miejskiej do współpracy z różnymi środowiskami, również trójką radnych pana Arkadiusza Fajoka, ale wykluczyć się nie pozwolimy. Zatem co miał pan na myśli?
Arkadiusz Fajok wyjaśnia, że słowa, które wypowiedział, były reakcją na hejt ze strony polityków sprzyjających Wojciechowi Piniewskiemu. Uważam, że osoby, które hejtują, które stalkują, nie powinny uczestniczyć w życiu przede wszystkim publicznym. I tyle. Kandydat na prezydenta Inowrocławia przekonuje, że otrzymał wiadomości, które mają świadczyć o wymierzonych w niego działaniach. Ma promować astronomię wśród dzieci i młodzieży. Centrum Edukacji Astronomicznej to nowa instytucja, której zadaniem jest popularyzowanie działań związanych z naukami ścisłymi i astronomią, a także rozwinięcie funkcjonującej w regionie sieci AstroBus. W Teatrze Baj Pomorski w Toruniu wręczono powołania osobom zaangażowanym w działania centrum. Największe zainteresowanie to wykazują ci najmniejsi. Najbardziej wdzięcznym uczniem jest ten mały przedszkolaczek, który przychodzi, bo on jest pełen zapału, jego wszystko interesuje, on jest ciekawy świata. Rada Programowa Centrum Edukacji Astronomicznej ma opiniować, doradzać, tworzyć programy dla sieci kujawsko-pomorskich AstroBus i szeroko dla astronomii w naszym regionie, dla młodzieży, dla społeczności lokalnej z wykorzystaniem tej sieci kujawsko-pomorskich obserwatoriów astronomicznych, które funkcjonują w naszym województwie. Kolejne pokolenia dzieci i młodzieży dorastają, trzeba im przedstawiać nową, atrakcyjną ofertę wobec tej gigantycznej oferty, którą niesie ze sobą internet. Tutaj będziemy mieli w Toruniu centrum takie stworzone, ono w tej chwili jest w procesie tworzenia, a więc dzisiejszym spektaklem, dzisiejszymi warsztatami rozpoczynamy tak naprawdę działanie tego centrum. Chcemy połączyć edukację z doświadczeniem, zabawę z poznawaniem świata. Jak mogła wyglądać wampirka z pnia, której szczątki odnaleziono 2 lata temu? Tę zagadkę pomoże rozwiązać szwedzki rzeźbiarz i archeolog. Oskar Nilsson pracuje nad rekonstrukcją twarzy kobiety. Tajemniczy pochówek sprzed ponad 300 lat nadal skrywa wiele tajemnic. Błażej Karczmarczyk. To na razie bardzo wstępny etap. Na podstawie tomografu komputerowego czaszki stworzono model 3D, który posłuży do tego, aby zrekonstruować twarz wampirki z pnia. Kluczowe będą informacje zdobyte przy pomocy zaawansowanych badań genetycznych i anatomicznych. Z nich można odczytać na przykład kształt nosa, jego zakończenie czy kolor oczu. Badaczom zależy też na poznaniu pochodzenia etnicznego kobiety czy jej statusu społecznego. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to była osoba, która musiała pochodzić z wyższych warstw społecznych. Ten materiał, który w tej chwili jest badany w Łodzi, wskazuje, że to są ozdoby, które po prostu nie ustępują tym nawet znajdowanym w grobach królewskich z tego okresu. To właśnie elementy, z którymi pochowano kobietę, budzą największą ciekawość naukowców. Na szczątki natrafiono podczas prac archeologicznych w 2022 roku. Na wysokości szyi znajdował się sierp, a na palcu lewej stopy założona była trójkątna kłódka. To zdaniem naukowców praktyki, które miały zabezpieczyć przed kontaktem pochowanej osoby ze światem żywych. Mieszkańcy XVII-wieczni bardzo mocno obawiali się tej kobiety. No i badacze z UMK starają się dowiedzieć, co było powodem tak wielkiego strachu. Tę zagadkę pomoże rozwikłać pochodzący ze Szwecji Oskar Nilsson. Archeolog i rzeźbiarz ma już na swoim koncie blisko 100 rekonstrukcji twarzy zmarłych. W ostatnich miesiącach odtworzył wygląd 15-letniej Juanity złożonej w ofierze bogom. Teraz stawia sobie kolejne wyzwanie. Otrzymałem maila z opisem tego odkrycia. Nie miałem pojęcia, jak jest ono wyjątkowe, dopóki nie zobaczyłem zdjęć. Wtedy pomyślałem, muszę się podjąć rekonstrukcji jej twarzy, bo to jest tak nietypowe odkrycie w skali świata, że po prostu muszę to zrobić. Oskar Nilsson rozpocznie rekonstrukcję już w najbliższych dniach. Wykorzysta do tego glinę i silikon. Prace potrwają do lipca. O tym, co go czeka, mówił podczas konferencji w Ostromecku. Jeśli pozwolą na to fundusze, zrekonstruowane zostaną kolejne części ciała kobiety. Chcielibyśmy znaleźć dla tej rekonstrukcji godne miejsce do prezentacji na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, ale oczywiście nie będziemy zamykać się. Gdy będzie taka możliwość, to chcemy współpracować z muzeami, z innymi instytucjami. W miejscu, w którym odnaleziono zagadkowe szczątki kobiety, archeolodzy odkryli także kilka innych grobów. Władze gminy planują utworzyć tam miejsce pamięci. Ostromecko, Błażej Karczmarczyk.
A o wynikach tych prac na pewno Państwa poinformujemy, a tymczasem wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Wydarzenie rozpocznie się w Toruniu 31 maja. Podczas 28 odsłony festiwalu, jak co roku, na wielu scenach zaprezentowane zostaną spektakle z Polski i z zagranicy. Zachwycające swoją plastyką i muzyką przedstawienie Invisibly w reżyserii Aureliena Boriego, a także oparty na motywach życia i twórczości Oscara Wilda spektakl Dorian. To jedne z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Robert Wilson i jego spektakl Dorian jest pozycją absolutnie obowiązkową. Spektakl, który ma w sobie precyzję od każdej strony, zarówno tej opowieści fabularnej, ale też tej prezentacji wizualnej. W tym roku zaprezentowane zostaną dzieła m.in. z Czech, Litwy, Francji i Niemiec. W programie znalazło się w sumie 13 spektakli, w tym 5 tytułów zagranicznych. Wśród najlepszych polskich ubiegłorocznych premier zobaczymy m.in. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję w reżyserii Mateusza Pakuły, The Employees Łukasza Twarkowskiego czy przedstawienie Ostatnie dni Eleny i Nikolao Czałszewsku, na które widzowie wybiorą się do Bydgoszczy. Obserwujemy premiery zarówno w Polsce, jak i za granicą i w gruncie rzeczy kryterium jest jedno, co jest w danym roku najciekawsze, najodważniejsze, czy prezentuje jakieś zaskakujące wizje teatralne. Sensacja! Do kraju wróciły tropie! Nie zabraknie też produkcji Toruńskiego Teatru imienia Willa Machorzycy. Poza siedzibą teatru spektakle oglądać będzie można także w Arenie Toruń, Baju Pomorskim i w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, gdzie 4 czerwca zorganizowane zostaną targi techniki teatralnej. Jeśli nie zapyta, dlaczego pan śwista? W tym roku dla widzów przygotowano również 2 koncerty – zespołu Hańba i zespołu Nagrobki. Jest to zespół, gdzie warstwa muzyczna jest równie ważna jak warstwa liryczna, warstwa słowna, gdzieś warstwa performatywna, więc czeka nas naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Przez 8 dni spektakle jak co roku oceniać będzie jury. 28. Międzynarodowy Festiwal Kontakt potrwa do 7 czerwca. Sprzedaż biletów i karnetów na wszystkie wydarzenia rozpocznie się 19 kwietnia. Toruń, Joanna Wojnowolska. Jeszcze nie napisali matury, a już mają pewne miejsce na studiach. 10 uczniów szkół średnich z całej Polski otrzymało indeks uprawniający do studiowania na kierunkach rolniczych prowadzonych przez Politechnikę Bydgoską. Wcześniej musieli się wykazać wiedzą z zakresu działania biogazowni. Nie działać na przekór mieszkańcom oraz... Tematem prezentacji jest biogazownia jako element produkcji roślinnej i zwierzęcej. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ jest to temat o odnawialnych głównie też źródłach energii. To jest przyszłość oczywiście, możemy biogazownią możemy zastąpić węgiel, gaz ziemny. To są wszelkie odpady w rolnictwie, mogą być wykorzystywane. No, jest multum rzeczy, które naprawdę jest to temat, do którego możemy się zagłębiać bardzo długo i rozmawiać na ten temat również bardzo długo. Możliwość uczenia się na takiej uczelni to duży jest prestiż i w sumie temu próba dostania się tutaj. Już od małego, gdzieś przy tacie, przy wujkach, prowadzi tata wraz z mamą gospodarstwo, takie w terenach górskich i krowy mleczne. Jest 10 laureatów, którzy taki indeks dostają i poza rekrutacją mogą rozpocząć studia albo w tym roku, albo czasem po roku, bo to nie zawsze są uczniowie ostatnich szkół, czasem przedostatnich. Pierwszy nasz finalista 10 lat temu to 2 lata czekał na rozpoczęcie studiów, bo był w przedostatniej klasie szkoły i musiał najpierw skończyć szkołę, zdać maturę oczywiście, bo to nie zwalnia z obowiązku zdania matury, ale już później poza procesem rekrutacji mógł u nas rozpocząć studia i pamiętam, był to bardzo dobry student, który był również członkiem mojego koła naukowego. A teraz czas na informacje sportowe. Ze mną w studiu jest już Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Do pierwszych tegorocznych startów
przygotowuje się wioślarska kadra Polski. Dla większości naszych osad kluczowa będzie pierwsza część sezonu, w której walczyć będą o kwalifikacje do Paryża. Na razie tylko jedna polska załoga ma zapewniony start na igrzyskach. Pozostałe osady o przepustkę do Paryża muszą walczyć w regatach kwalifikacyjnych. Ostatnia szansa na jej zdobycie będzie w połowie maja w Lucernie. Chcemy osiągnąć to dla siebie, dla polskich wiosek, dla kraju, żeby znaleźć się też na startach w Paryżu. Do tego dążymy. Nasz cel się nigdy nie zmienił, więc na pewno będziemy chcieli zrobić to i udowodnić, że jeszcze gdzieś tam duch młodości w nas tkwi. Mamy całkiem nową osadę. Każda wie, na co pracuje, każda wie, że to są początki tej osady i totalnie wchodzimy stopniowo po drabince do góry. Wioślarski sezon rozpocznie się Pucharem Świata w Vareze w najbliższy weekend. Polska kadra tam jednak nie wystąpi. Biało-czerwoni rywalizować będą w Poznaniu w centralnych regatach otwarcia sezonu. A więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, bardzo dziękujemy. A teraz w zbliżeniach o młodym łosiu, który postanowił przespacerować się ulicami Torunia. Zwierzę zostało nagrane i sfotografowane przez mieszkańców. Niecodziennym gościem zaopiekowała się Straż Miejska, która później odwiozła zwierzę do lasu. Łoś! Łoś jedzie! Chodź, Jezu! Takiego gościa w Toruniu mało kto się spodziewał. Biedny łoś! Autorem nagrania jest Łukasz Wudarski, który niecodzienne zdarzenie zarejestrował w pracy. Boże, biedny zwierzak! Przede wszystkim zdziwienie, ale potem też autentyczną troskę, bo to jest jednak dzikie zwierzę, które widzimy w środku miasta, spłoszone, zdenerwowane. Niecodzienne przeżycie, jak tutaj po pasach grzecznie sobie łoś przeszedł. Przejęty losem zwierzęcia postanowił powiadomić służby, te jednak były już na tropie łosia. Młody osobnik przewędrował od ulicy Sobieskiego przez Kościuszki do Legionów, gdzie postanowił odpocząć przed jednym z bloków. Widziałam w innych miastach, rzeczywiście bywały, że nawet drogą, tak jakby w środku miasta chodziły, to widziałam. Tam zaopiekowali się nim mundurowi z ekopatrolu Straży Miejskiej. Lekarz weterynarii podjął decyzję o uśpieniu w godzinach wieczornych zwierzęcia, kiedy ono już jest wyciszone, kiedy jest mniejszy ruch kołowy, mniejszy ruch ludzi na ulicach. Musieliśmy mieć odpowiednie auto, odpowiednią przyczepę, w którym można byłoby w sposób bezpieczny to zwierzęcie przewieźć, później wybudzić i wypuścić w lesie. Takich wezwań Straż Miejska otrzymuje ostatnio więcej. Powodów, dla których zwierzę w tym wypadku zapuściło się tak daleko do miasta, jest kilka. Nie zawsze musi być ono jednak związane z poszukiwaniem jedzenia. Bardzo często tłumaczymy obecność zwierząt w miastach, między innymi na przykład z zachowaniami związanymi z okresem godowym. To jest szczególnie widoczne w przypadku na przykład większych zwierząt, jak jeleniowate. Bez względu na to, jakie dzikie zwierzę spotkamy w mieście lub poza nim na swojej drodze, leśnicy przypominają, aby się do nich nie zbliżać i pod żadnym pozorem nie karmić. Do żadnego zwierzęcia nie wolno podchodzić, jak się nie zna, oczywiście. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. A teraz zobaczmy, czy pogoda będzie sprzyjać takim spacerom. Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Dziś mamy pełnię barwnej i dosyć ciepłej wiosny. Jutro te barwy wiosenne przykryją frontowe chmury. Te pojawią się już w nocy. Morze z chmur słabo, symbolicznie pokropić, także jutro miejscami przydadzą się parasole. Popłynie ciepłe atlantyckie powietrze. Jutro termometry w regionie pokażą do 16-17 stopni. Do końca tygodnia jeszcze cieplej, do 19 stopni. Chociaż będą chmury, to przejaśnień też nie zabraknie, zwłaszcza w sobotnie popołudnie możemy liczyć na pogodne chwile. Korzystajcie Państwo, bo od poniedziałku zachmurzenie duże i chłodniej. Temperatura maksymalna nie przekroczy 13 stopni. Szczegóły prognozy pogody oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Do zobaczenia i spokojnego wieczoru.